Po czwarte, w następnym odcinku zobaczymy sklep ZIP, śnieg w Liberty City oraz obejrzymy parę ciekawych billboardów. W następnym odcinku zobaczymy to, co zapowiadałem w poprzednim odcinku, czyli ZIP, śnieg i billboardy. Mamy wrzesień, a pogoda w Liberty City już zaczyna się psuć. Pomoże mi to w pokazaniu najbardziej oczekiwanej ciekawostki programu. Koniec czekania. Dziś w Liberty City pada śnieg. W ten oto sposób GTA Liberty City Stories jest pierwszą i na razie jedyną grą GTA, w której pojawia się śnieg. Niestety mój pracodawca nic sobie z tego nie robi i każe mi latać po mieście w białym garniturku. I tak przez cały odcinek. No ale jest okazja. Seria tajemnic i ciekawostek dotarła do 10 odcinka. Z tej okazji, a także z okazji 500 widzów, odpalimy dziś mały konkurs. Szczegóły później, teraz dowiedzmy się, jak wywołać śnieg. Cała magia dzieje się w Capital Autos, do którego właśnie próbuje się dostać. Pieprzone pancerne szyby. W skrócie chodzi o to, żeby dojść do 9 poziomu, hahaha, forehand in your face, bitch, jak mówiłem, wystarczy dojść do 9 poziomu, co było dla mnie niemożliwe, przez co ta ciekawostka pojawiła się dopiero teraz. Co oni puszczają w tym radiu w tych czasach? Tak lepiej. Można też w sumie użyć cheat dev. Ta ciekawostka może być nieznana, bo dostęp do niej mamy tylko dzięki Cheatface. Jeśli myślisz, że tamten numer to 389, to chyba nigdy nie grałeś w żadną grę Rockstara. Liczba ta zawiera dwie cyfry tak bardzo kochane przez Rockstara. Świnie muszą się chwalić tym, co robią po pracy. Początek numeru jest czytany jako Why Me, czyli dlaczego ja. Gin, szatański pomiocie. Ach, ciekawostka z GTA 3 o śmigle kręcącym się po zniszczeniu jest tu aktualna. Pozdro dla Gorala i Rockstara za najbardziej wytrzymały samolot wszechczasów. Skoro już mówimy o GTA 3. Ten tytuł nie oznacza, że będę się bić z Cloudem. Z jego pomocą zobaczymy, co zmieniło się w Liberty City przez 3 lata. Przede wszystkim porty dla promów w Portland i Staunton Island zostały zburzone. Zamiast nich pojawił się wielki tunel, który łączy wszystkie trzy wyspy. 3 lata wcześniej trwa budowa odcinka ze Staunton Island do Shoreside Vale, którego końcówka jest dość zbugowana. Fort Staunton, zniszczony przeze mnie i zmieniony na Staunton Plaza, jest miejscem budowy. Cmentarz przy kościele zostaje zmieniony w operę. Donaty Rustiego Brauna zmieniają się w Grisy Joe's Cafe. Fabryka Rypleonów zostaje wysadzona przez triady, które zakładają swoją fabrykę ryb, która zostaje wysadzona na moje polecenie przez Clouda. Miałem świetny pomysł. Wieża w Hepburn Heights jest w budowie. Dolls House jest zastąpiony innym budynkiem. No i w końcu, mój apartament jest zniszczony. Kto to kurna zrobił? I to już koniec 10. jubileuszowego odcinka GTA Liberty City Stories, tajemnice i ciekawostki. Reklamę kondo. I kąd wygrał Chubek 916, który jako pierwszy odkrył, że kilogram Romana waży po prostu kilogram. Czas na szczegóły wcześniej zapowiedzianego konkursu. Do wygrania jest jakżeby inaczej egzemplarz gry GTA LCS. A co należy zrobić? Napisać w komentarzu najbardziej niedorzeczną, nierealistyczną, nielogiczną i niepoważną rzecz w GTA. Wśród autorów 5 najśmieszniejszych zostanie rozlosowany egzemplarz gry. Życzę powodzenia i dziękuję wszystkim za subskrypcję. Teraz wygłoszę szybkie podziękowanie. To tyle, widzimy się w następnym odcinku, bye.